Oto jesteśmy, dotarliśmy. Jeszcze z walizką, jak widać. Ale co tam? Lepiej sobie poradzimy z nią. O, jakiegoś kiciusia tam widzę. Kitek chodzi. Tabliczki są na drzewach, jak się nazywają. Kitek. Zobaczymy, co nas tu czeka. Play Plants. Tu oto drzewko. Nie wiem, czy to lipa nie jest. Albo coś takiego. Albo co, akacja? Dwa różne drzewa, zupełnie inne liście. Pachnie jak akacja, wygląda mi jak jakaś lipa. Pachnie tak przepięknie. Cała ta tutaj alejka tak pachnie tym. Cudownie. Kamyczki także się znalazły. A tutaj mamy opis. Dobra, przeczytaliście wszystko? No to come on, idziemy dalej. My nadal jesteśmy w ogrodzie botanicznym. Tutaj już jesteśmy bardziej na takim terenie, no gdzie więcej tych ludzi jest. Tam
Tam restauracje, tu restauracje, różne atrakcje. Ale zobaczcie, jaką mamy tutaj atrakcję. Edynburg. Może nie w całej okazałości, bo to jest dość... No, trochę duże miasto. Ale coś tam widać. Bardzo ładnie widać te wzgórza. A tu też uroczy zaułek. Byłoby jeszcze pięknie, gdyby nie tyle ludzi, ale tak czy inaczej jest uroczo. A tutaj mamy panienkę. To jest ładnie. A tym on tam stęka. A ja tam uważam, że jest ładnie. Bardzo ciekawa właśnie byłam, co ta brama w sobie kryje. Chodźcie. Follow me. No faktycznie. To jest. Botanic Cottage. Ojej. Krzysiek tutaj odkrył jakiegoś ciekawego kwiata. No przepiękny. Gdzie on ma przód, gdzie tył? Ma tak, a tu ma przód. No ja już pokazałam. Małe pstoły, które nas jedzą. Coś pięknego. Mamy tutaj różowego haberka. Naprawdę przepięknie. Mamy nawet pomarańczowego puppy, czyli mak. A teraz wchodzimy do ogrodu, który nazywa się Queen's Mother Memorial. Czyli chodzi o Elżbietę I. Bo Elżbieta I była nazywana królową matką.
tyle muszli. I tyle szyszek. System. Muszle. Muszle, szyszki. Okienko. Piękny widok zza okienka. Ale co mi się bardzo spodobało? No oczywiście. No i nie kłamałam, tak jak mówiłam. Pamięci, a jest to ogród pamięci królowej matki. A takiego dużego kłującego krzoka widzieliście? No to już widzicie. Takie, takie byty. A te tutaj wyglądają jak jedne z moich ulubionych kwiatków, czyli frezje. Zweryfikujemy. Jedno nagranie, ja już nie chcę chodzić. Drugie nagranie, zjeść. Trzecie, kiedy stąd wychodzimy. Nic nie docenia ten dzieciak. No i nasze dzieci wreszcie doczekały się wyjścia z tych strasznych ogrodów. Mi tam się podobało. Krzysztof, tobie się podobało? Czy tobie się podobało? Spoko nawet no. Czyli się podobało. Mi się podobało. Powtórz, bo ci nikt nie słyszał. Powtórz, no. Spoko. Pospacerować, poprzebywać, spoko, no. Coś takiego. Dobra. Teraz musimy wiedzieć, gdzie iść. Fajny park. Idziemy tam. Co? Idziemy tym parkiem. Jaki fajny park. No to mamy wodę. No ogólnie tutaj przywędrowaliśmy, przeszliśmy. Stamtąd. Tu. Welcome to Inverleith. No chyba tak, park. Park, jakby to Simon powiedział. Tam mamy oczywiście panoramę na Edynburg. Mamy dużo, 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 dużo zieleni. Tam mamy boisko. No fajnie. Fajnie. Żeby odpocząć, fajnie. Niby dużo ludzi, ale też dużo miejsca i dużo zieleni. I jest dość cicho. A patrzcie, jak samolot nisko leci. Zobaczcie, Krzysiek. Samolot jak nisko leci. A, dobra. Mówiłam, że samolot nisko leci. Już tu nawet przy widzach przeklinam. No bo my o tej bramce rozmawialiśmy. A ja mówię, ale... Bramka poczekała, samolot nie. Dobra, proszę Państwa, ja nie wiem, czy ja nie zakończę vloga na tym etapie, bo już naprawdę bardzo dużo tam Wam pokazałam, a nie chciałabym Was zanudzać. Ja wiem, że trochę Was zaspamowałam i widokami podczas jazdy. Czekaj, sekunda! Sekunda! Oj, ty może dzisiaj strasznie nieznośny. Wsiadł do autokaru i on już po 15 minutach się pytał, kiedy wysiadamy, bo on się już nudzi, więc no, Tymon dzisiaj jest ciężkim człowiekiem, trudnym. No, także zakończę tego vloga, bo tak jak mówię, już zasypałam Was i podróżą, i tymi kwiatkami. Uciekaj! Nie wolno, nie wolno. One, one, two. No i tymi kwiatkami Was zasypałam i ci marudzą, nie ma sensu, widzimy się po prostu kiedyś tam na Rumturze na przykład.